wieczorem nam powiedziano, że wyjeżdżamy w transport w głąb Niemiec do fabryki czekolady. Dojechaliśmy w nocy do tego Auschwitzu, ale nie wiedzieliśmy, że to jest Auschwitz. Absolutnie. Henryk Duszyk miał 9 lat, kiedy trafił do Auschwitz. Powiedzieli, że nazwiska swojego nie będziemy używać, tylko tego numeru. I ja miałem 192 692. Do dziś pamięta piece i kominy krematoriów. Dochodzi do mnie stary Häftling i mówi, co tak patrzysz? Ja mówię, tam, bo tam piekarnia jest. A on mówi, nie, to jest krematorium. Tam palą się wszystkie nasze zwłoki. 5 krematoriów, które dymią, 5 kominów było. Paliło się dzień i noc, bez przerwy. Były momenty, kiedy wy bawiliście się albo śmialiście się w obozie? Śmiać to nie, ale bawiliśmy się. Była kałuża na placu apelowym. Rozrobiliśmy to błoto, jak nie wiem, i sobie skarpetki robiliśmy. A z tyłu zaszedł SS-man. Jak mnie skopnął raz, drugi raz, to błoto wpadłem. Cały się zrobiłem takie jak błoto. Nie mogłem chodzić, bo mi kość ogonowa strasznie bolała. I plecy. To była moja zabawa jedna. Do dziś pamięta głód. Na terenie Lagru A nie było źdźbła trawy. Wszystko było zjedzone. Proszę sobie wyobrazić, jaki musiał być głód. Ucieczek z Auschwitz nie widział. Wszyscy byli przekonani, że z obozu śmierci nie da się uciec. Druty kolczaste, którymi był otoczony obóz, posiadał 450 V napięcia. Zabijało od razu. W jednym miejscu był człowiek na drutach, który się spalił. Rzucił się prawdopodobnie i on przez kilka dni tak wisiał na tych drutach na pokazówkę. Mały chłopak każdego dnia widział zło i śmierć. We wrześniu gdzieś, w październiku, to jak się przechodziło do latryny, to rano jak się szło, to pod każdym barakiem leżały ciała rozebrane już. Armia Czerwona przyszła niespodziewanie, w nocy. Wchodzi dwóch ludzi, na biało ubranych, z kapturami białymi na głowie, z pepeszami i od razu do mnie śpiewa, "Szto ty?" No ja więzień. Następnego dnia mały Henio zjadł pierwszy raz od wielu miesięcy mięso. Dużo było wozów konnych rosyjskich i konie niektóre padały, więc oni skórę ściągali, a mięso wrzucili do kotła i ugotowali nam na tym zupę. Była pyszna zupa, ponieważ oni wyjęli te kości, rzucili na śnieg. Ja złapałem taką kość, ale jeszcze było tyle do ogryzienia. Pierwszy taki posiłek ciepły z mięsem dostałem. Po wyzwoleniu zorganizowano transport do Krakowa. Stamtąd 9-letni chłopiec towarowym pociągiem wrócił do Warszawy. Rodzinny dom był zburzony. Wszyscy bliscy zginęli. Trafił do kościoła. Była balia, taka drewniana, jak kiedyś pranie było. Nalana była woda i mnie kazali się wykąpać, a nie kąpałem się 8 miesięcy. Później trafił do sierocińca. Tam skończył szkołę i zdobył zawód ślusarza. Znalazł pracę. Zaczął żyć normalnie. Dziś jest dumny ze swojej rodziny. Jak przyznaje, do Niemiec nigdy nie pojedzie. Niemiecki, nazistowski obóz Auschwitz odwiedził dopiero w końcówce lat 80. Zapomnieć się nie da. Nie ma mowy. To cały czas tkwi.